W niedzielne popołudnie wybrałem się do Warki. Pogoda, jak widać, w marcu jak w garncu. Ale spacer po rynku oraz brzegiem Pilicy pozwoliły odświeżyć głowę od siedzenia na pracy zdalnej w domu i zaczerpnąć trochę powietrza. Podobno papież Klemens VIII, który był wielkim fanem lokalnego browaru, na łożu śmierci powiedział Biera di Warca. Jak księża to usłyszeli, zaczęli się modlić bardzo mocno, bo myśleli, że chodzi o jakąś świętą, mówiąc Santa Biera di Warca ora pro nobis. Jak papież to usłyszał, zaczął się śmiać i podobno w cudowny sposób wyzdrowiał. W klimacie święty browarze módl się za nami opuszczam urokliwy plac Stefana Czarnieckiego, swoją drogą pogromcy Szwedów w bitwie pod Warką w XVII wieku. Udaję się teraz do Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego. Urokliwy pałacyk znajduje się w spokojnej otulinie parku. Jeśli jesteście na kwarantannie, muzeum zaprasza na wirtualne zwiedzanie za darmo. Do zobaczenia w Warce. Czas wolny? No to w Polskę.